Halo, halo, cześć, siemanko, witam serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Seba gra z tej strony. Zapraszam na kolejny materiał z gry Euro Truck Simulator 2. Tym razem nie będzie to żaden poradnik, tylko troszeczkę inny materiał. W tym materiale przedstawię Wam, jakich modyfikacji ja używam w grze Euro Truck Simulator 2. Były zapytania pod filmami poprzednimi, jakich modyfikacji używam, czy kiedyś coś takiego nagram, w jakiej kolejności na przykład ustawić promoc, trailer and company pack i tak dalej, także postanowiłem nagrać Wam taki materiał. Na samym wstępie zaznaczam, że są to modyfikacje, których używam na wersji gry 1.52, także to należy po prostu podkreślić. No, bardzo łatwo te modyfikacje wszystkie znaleźć, wystarczy w Google wpisać nazwę modyfikacji, którą tutaj macie na ekranie, dopisać ETS.152 i bardzo łatwo te modyfikacje znajdziecie, czy to na jakichś nieoficjalnych stronach, czy to na jakiejś, na stronie Steama na przykład. Także te modyfikacje są bardzo łatwo dostępne. No a ja Wam przedstawię po kolei, jakie posiadam modyfikacje w Eurotrucku i do czego one służą, co one tak naprawdę dodają. Zaczniemy od Promoc The Great Steep. Ta modyfikacja dodaje regiony Kazachstanu, także po prostu ona tutaj również jest u mnie dodana. Ona współpracuje z Rusmapą, Promocem i tak dalej. Zresztą w ostatnim poradniku na moim kanale były te wszystkie mapy dodane, także ja po prostu Wam tutaj przedstawię, co one tak naprawdę dodają. Także Promos The Great Steep dodaje nam Kazachstan, okolice Kazachstanu i tak dalej. Następnie mamy Promos, zwykły Promos Europe, czyli po prostu on dodaje tam dodatkowe drogi, tereny na terenie Europy. Następnie mamy Promos Middle East, czyli regiony, okolice Bliskiego Wschodu, kraje Bliskiego Wschodu, miasta Bliskiego Wschodu, tak bym to może nazwał. Oczywiście nie wszystkie, ale jakąś część z nich po prostu ta modyfikacja dodaje. Następnie mamy Poland Rebuilding, czyli taką ulepszoną wersję polskiej mapy na bazie Promoc. Także moim zdaniem jedna z lepszych map. Bardzo lubię jeździć po Polsce właśnie z użyciem Poland Rebuilding i serdecznie polecam tą mapę. Kolejna modyfikacja mapowa, na razie jesteśmy przy modyfikacjach mapowych, jest to Rusmapa. Także ona dodaje okolice Ukrainy, okolice Rosji i tam pobliskie te tereny. Także to dodaje nam Rusmapa. Następnie mamy Row Extended, czyli tutaj mamy wersję dwie tak naprawdę, bo jest wersja free i wersja premium. Na wersji premium jest troszeczkę więcej dróg i tak dalej i miast. W wersji free, no to jest wersja darmowa, którą ja obecnie posiadam, no jest po prostu naturalnie troszeczkę mniej tych miast i dróg. W każdym razie no ona tutaj dodaje taki rozwój dróg, terenów na terenach Rumunii, tam Bułgarii, trochę Ukrainy, Mołdawii, Turcji, Gruzji, także no taka mapa, gdzie po prostu troszeczkę tych nowych dróg, nowych okolic dodaje. No i Five Maps, no to jest łączenie tych wszystkich map, które Wam tutaj wszystkie podałem, czyli ta modyfikacja tak naprawdę łączy te wszystkie mapy, Row Extended, Rusmap, Poland, Rebuilding i tak dalej, i tak dalej. Następnie przenosimy się do Promoc Trailer Company Pack. Ona dodaje tak naprawdę takie prawdziwe marki firm na mapie po prostu Promoca. W ogóle na mapie prawdziwe nazwy firm, jakieś prawdziwe nazwy marki na ciężarówkach, te plandeki, po prostu tam są te prawdziwe nazwy, realne nazwy prawdziwych firm. Coś takiego. I od razu Wam powiem, jaka tutaj jest kolejność. Dajemy po prostu nad mapami, wszystko dajemy nad mapami, te modyfikacje, które nie są mapowe, no i Promoc Trailer Company Pack. Zaczynamy od Company Package, potem mamy Promoc Trailer Company Pack Company Definition, nad nim dajemy Trailer Pack, Main Trailer Definition w
wyżej Standalone Trailer Definition i na samej górze Replacement Trailer Definition. W takiej kolejności układamy po prostu Promos Trailer and Company Pack, aby nam po prostu wszystko prawidłowo działało. Następna modyfikacja, jaką ja używam, to jest Realistic Track Physics Mod, czyli ona poprawia fizykę ciężarówki, ale też tam warto poustawiać troszeczkę na tych paskach, w opcjach, w ustawieniach po prostu rozgrywki, tam chyba sterowania, coś takiego, już nie pamiętam dokładnie, w każdym razie tam ważne też troszeczkę można poustawiać, wtedy ta fizyka tej ciężarówki jest bardziej realistyczna i dostosowuje się po prostu do terenu, do drogi po prostu. Także no wiecie, o co chodzi, no realistyczna fizyka po prostu poruszania się kabiny i tak dalej, kół i tak dalej, tej całej ciężarówki. Następnie mamy Real European Gas Station, także realne nazwy stacji benzynowych. Mamy BP, mamy Orlen, mamy Gazprom, jakieś inne tutaj też mamy, także to po prostu dodaje. Real Fuel Price, tutaj mamy bardziej takie realne ceny paliwa, że tak to ujmę, chyba się nie mylę, ale chyba tak, realne, takie bardziej realne ceny paliwa w Eurotrucku. Real Company logo, no to dodaje po prostu loga prawdziwych firm w Eurotrucku, tak jak tutaj mamy Atrie, no to tak wygląda po prostu z innymi, nie wiem, dajmy na to DHL na przykład, także po prostu ta modyfikacja dodaje realne loga po prostu firm. Następnie mamy Company Add-on, czyli to znowu dodaje ciężarówki. Ta modyfikacja dodaje ciężarówki, naczepy, głównie ciężarówki, samochody na terenach po prostu firm. Na przykład wjeżdżamy gdzieś na firmę i nie ma, że tam są tylko jakieś naczepy, które można wziąć i po prostu przewieźć do kolejnego punktu, tylko po prostu są jakieś ciężarówki. Jedne są poustawiane w dokach, drugie gdzieś na parkingu, gdzieś inne. W niektórych firmach jest się ciężko, trzeba się przeciskać między dwoma ciężarówkami, żeby dojechać po prostu do miejsca rozładunku. Także po prostu ta modyfikacja dodaje ciężarówki i ogólnie pojazdy na terenie po prostu firm. STS TSRM All-in-One. To jest modyfikacja, ona jest ze starszej wersji Eurotrucka, ale jest nadal kompatybilna z wersją 1.52. Ona dodaje dźwięki ciężarówek. Nie wszystkich, no bo wiadomo, doszły nowe ciężarówki, które ta modyfikacja nie obejmuje, ale te starsze ciężarówki, no to Mercedes MP4 na przykład, czy tam MP3, czy jakieś Volvo, te starsze, no MAN i tak dalej, no po prostu ta modyfikacja, te dźwięki silnika, dźwięki ciężarówki po prostu dodaje. Następnie mamy Sound Fixes Pack, ta modyfikacja dodaje ogólne udźwiękowienie gry, czyli jakieś tam dźwięki opon, dźwięki po prostu jak się jedzie, no to słychać te opony, te koła po prostu kręcące się po drodze, że tak to ujmę, w ten sposób, jakieś dźwięki samochodów i tak dalej. No ale to jest taki ogólna, taka ogólna modyfikacja, która dodaje po prostu dźwięki do gry. Następnie mamy Realistic Track Effect Sound, czyli po prostu ona dodaje, ta modyfikacja dodaje dźwięki opuszczania naczep, podnoszenia naczep, jakieś hamulce, jak się hamuje, no to słychać taki pisk lekki, delikatny i tak dalej. Po prostu takie udźwiękowienie naczepy, że tak to ujmę. Potem mamy Refer Trailer Sound Add-on for ETS2, czyli ta modyfikacja dodaje dźwięki do lodówek. Są takie naczepy, je się nazywa lodówkami, także, to znaczy ja je nazywam lodówkami, no może ta oficjalna nazwa taka jest inna. W każdym razie wiadomo, te naczepy, które przewożą takie mrożone rzeczy i tak dalej, no to
taki dodatkowy dźwięk po prostu do tych lodówek jest poprzez tą modyfikację. Lecimy wyżej. Ja mam tutaj modyfikację taką jak skin do Volvo. FH25 Year Skins. To jest chyba na jakieś 25-lecie Volvo, czy 25-lecie danego modelu Volvo F. W każdym razie no ona dodaje dwa kolory modyfikacji, co widać tutaj na ekranie. Mamy tutaj czerwony kolor z takim paskiem napisem FH25 i to samo tylko w wersji czarnej, takiej jasnej czerni, że tak to ujmę. Kolejna modyfikacja to Extended Garage V2, czyli wersja garażu. Garaż, on dodaje od razu taki rozbudowany, taki nowoczesny garaż. W środku są jakieś chłopki, jakieś ludziki, jakieś tam opony, inne narzędzia i po prostu to jest taki dodatek. Wjeżdżasz do tego garażu i to wnętrze tego garażu jest inne. Tak samo z zewnątrz ten garaż wygląda nieco inaczej niż w oryginalnej wersji gry. New Service, sytuacja bardzo podobna do tego co do garażu, tylko że tutaj mamy serwis, czyli budynek serwisowy, można do niego wjechać i po prostu tam naprawić pojazd. Aczkolwiek nie występuje to w każdym miejscu na mapie, ten new service, tylko tam w określonych tam miejscach, w określonych miastach ten serwis jest po prostu, budynek serwisowy jest po prostu dodany, reszta jest po prostu zazwyczaj przed budynkiem serwisowym. Zazwyczaj przed, na przykład jak mamy firmę, która, w której można kupić ciężarówkę, dealera ciężarówek, no to tam można kupić ciężarówkę i naprawić ciężarówki, więc tam w takiej firmie nie ma tego budynku new service, tylko po prostu normalnie przed budynkiem tego dealera ciężarówek jest po prostu ten kluczyk, gdzie wjeżdżasz na niego i naprawiasz twój pojazd. Interior Add-on by Wally to jest po prostu dodatek, który dodaje do ciężarówki, do wnętrza ciężarówki jakieś koce, telewizory, laptopy, puszki, jakieś kurde jedzenie, telefony, takie po prostu bibeloty, takie po prostu zwykłe gadżety, które można sobie w grze włączyć i w ciężarówce ustawić. Sisl Mega Pack. W zasadzie to jest to samo, to interior, tylko po prostu troszeczkę inne te części, inne te gadżety są, ale też warto tą modyfikację użyć. No Roadblock plus Everything Passable, czyli nie ma podczas jazdy, jeżeli mamy tą modyfikację załączoną, no to jak jedziemy jakąś trasę i zazwyczaj jest, załóżmy na jakimś skrzyżowaniu, po prostu są trasy, przez które się nie da przejechać, które mają takie krzyżyki, że nie da się tam wjechać, albo trójkąty, że po prostu kieruje nas wzdłuż jakiejś innej trasy, po prostu nie da się tej drogi przejechać. Ta modyfikacja całkowicie wyłącza te krzyżyki, te trójkąty i wyłącza tą niewidoczną barierę, że można się rozwalić na tym, tylko po prostu wjeżdżasz, jak masz taką drogę, która jest niepokazana na mapie, można po prostu po tej drodze jechać dalej, no ale wiąże się to z tym, że w którymś momencie ta droga się skończy albo spadniemy pod mapę i po prostu nie będziemy mogli kontynuować drogi na tej trasie. No ale ta modyfikacja dodaje, że po prostu nie ma tych brzydkich krzyżyków na trasach, po prostu na drodze, przez którą się nie da przejechać. Następna modyfikacja, której używam, to jest Road Advisor Collection i ta modyfikacja dodaje nam pasek u dołu ekranu, jak jesteśmy po prostu w kokpicie ciężarówki na przykład, to u dołu ekranu tam mamy, tam możemy sobie włączyć mapę, możemy sobie włączyć, tam jest po prostu ile zarobione mamy, ile pieniędzy mamy, ile, jaki jest, jaka jest odległość trasy, ile nam kilometrów do końca zostało, godzina, stan ciężarówki, stan paliwa, także to po prostu jest taki ten dolny pasek. Zazwyczaj w normalnym Eurotracku bez tej modyfikacji mamy po prawej stronie taki kwadrat
i tutaj mamy wszystko tam wypisane, a tutaj po prostu tego kwadratu nie ma, jest po prostu ten taki cieniutki pasek u dołu ekranu, który tam przedstawia te najważniejsze informacje w trakcie jazdy. Następna modyfikacja to Realistic Grey and Water Thundersons. Może mój angielski jest kiepski, to może źle to wymawiam. W każdym razie on dodaje realistyczny deszcz, że tak to ujmę. Po prostu te krople deszczu są takie bardziej realistyczne. Czekajcie, tutaj jakąś muzyczkę, bo mi znikła. On, ta modyfikacja dodaje takie bardziej realistyczne krople deszczu. Na szybie to bardzo można łatwo odróżnić z modyfikacją i bez modyfikacji. I realistyczne dźwięki tego deszczu, burzy, tych po prostu takich rzeczy, która jest związana z pogodą. Także mamy realistyczny deszcz i realistyczne dźwięki tego deszczu. Kolejna modyfikacja jest to oczywiście również modyfikacja dźwiękowa, czyli Real Train Sounds, czyli takie bardziej realistyczne dźwięki pociągów, tych wszystkich po prostu kolei i tak dalej. No w zasadzie tyle ona dodaje, dźwięki do pociągów. Realistic Train Length to jest znowu modyfikacja, która dodaje taki realistyczny, taki inny wygląd tych pociągów. Też chyba bodajże, o ile się nie mylę, to też światła dodaje do tych pociągów. Takie, no po prostu też warta uwagi modyfikacja, która te pociągi tutaj takie bardziej po prostu urealnia. Są takie, takie realistyczne. Następnie mamy Bus Traffic Pack by Jazzy Cat, czyli skiny na autobusy. Bardzo fajne te skiny są niektóre, także myślę, zazwyczaj te autobusy w normalnej wersji jeżdżą w jednym kolorze, zielony, niebieski, czerwony, żółty, a tutaj mamy po prostu te na autobusy oklejone jakimiś firmami, jakimiś logotypami, sklepami i tak dalej. Także no, skiny po prostu na autobusy. Kolejna modyfikacja to jest Real Emergency AI Pack. Składa się ona z dwóch części, wersji Base i Dev. Także najpierw dajemy wersję Base, a potem wyżej Dev. Ona dodaje realne dźwięki służb specjalnych, że tak to ujmę, służb ratunkowych. O, może służb ratunkowych. Policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe. Po prostu migają światełka i co jakiś czas syreny się włączają na tych pojazdach i po prostu słychać z oddali albo z naprzeciwka jedzie po prostu jakaś straż na sygnale. To po prostu dodaje sygnał na pojazdach. Ten sygnał nie jest cały czas, on się włącza, pochodzi chwileczkę ten dźwięk i potem się wyłącza. Nie, że non-stop napierdziela na sygnale jakaś ciężarówka, jakiś wóz strażacki na przykład, tylko po prostu po pewnym czasie się wyłącza ten dźwięk. No i jedna z dwóch ostatnich modyfikacji, jakie używam, Real AI Traffic Sound, czyli realistyczne dźwięki trafiku, czyli tego pojazdów na drogach, jedziesz koło jakiejś ciężarówki i ta ciężarówka obok wydaje po prostu taki bardziej realistyczny dźwięk, czy to autobus, czy to samochód, także czy to w wersji stuningowanej, czy takiej zwykłej, po prostu te dźwięki się odróżniają od siebie. Czyli dodaje po prostu realistyczny dźwięk do samochodów, do ciężarówek i tak dalej, do tego co się porusza po prostu po drogach. No i ostatnia aktualizacja. Ostatnia modyfikacja, jaką używam, to Real Traffic Density, czyli tutaj mam pod wersję 1.51, ale jest kompatybilna z wersją 1.52. Grałem, testowałem, sprawdzałem, działa wszystko legitnie i dobrze. Ta modyfikacja dodaje natężenie ruchu drogowego. Jest to natężenie ruchu drogowego zmienne, zależne od czasu, od godziny. Są takie jakby godziny szczytu. Dajmy taki przykład, że
o godzinie 9 ten ruch jest wzmożony na drogach, jest tych samochodów więcej. O 14 czy tam o 16 również jest tych samochodów więcej. W nocy na przykład tych samochodów jeździ bardzo mało. Wieczorem jest troszeczkę ich więcej, czy tam zależne po prostu od pory dnia. Ruch drogowy, po prostu natężenie ruchu drogowego zależne od pory dnia i nocy oraz godziny szczytu. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o modyfikacje, jakie ja używam. Jeszcze raz wam pokażę kolejność, w jakiej mam poustawiane te modyfikacje. Czyli mamy Great Steep na początek, mamy potem Assets Pack z promoca zwykłego. Następnie mamy promo z Middle East, Poland Rebuilding, Rus Mapę, Row Extended, jest też 5 Maps, który łączy te wszystkie mapy i nad tymi mapami dajemy wszelakie inne modyfikacje. Tutaj mamy promo z Trailer and Company, Real Traffic, Gas European, Real Fuse, Real Fuel, UL, czyli po prostu na te ceny paliwa. Real Company Logo, Company Add-on, dźwięki ciężarówek, ogólne dźwięki w grze, dźwięki naczep, dźwięki lodówki, skin to Volvo, garaż, budynek serwisowy, tutaj mamy te add-ony po prostu, blokada dróg, wyłączona blokada dróg, Road Advisor, czyli po prostu ten pasek, który po prostu tam ten cały interior ogólny. Mamy pogodę, deszcz po prostu realistyczny. No i potem mamy dźwięki pociągów. Jeszcze mamy skiny autobusów, dźwięki służb ratunkowych, dźwięki samochodów na drodze i realistyczne natężenie ruchu. To by było tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Takich modyfikacji ja używam w wersji Euro Truck Simulator 2.1.52. Jeżeli materiał Wam się spodobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji oraz komentarza. No i zapraszam na kolejny materiał na moim kanale. Trzymajcie się i cześć!